Tobie się lampka zapaliła. Tak, lampka mi się zapaliła, tak, nikt tego nie chce, 30 tysięcy taniej, no ciekawe gdzie to jest. Okazało się, że jest na osiedlu, w którym kupiliśmy naszego pierwszego flipa, tak? Czyli już pierwszy... macie obcykane już. Tak, wiedzieliśmy mniej więcej co nas czeka. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Olga Bugajska. Cześć. Cześć, Olga Piąteczka. Olga jest fliperką. Kiedy, Olga, ty byłaś u mnie na szkoleniu? Od kiedy zaczęliście? Rok temu. Właściwie prawie równy rok temu. W grudniu? Tak, w grudniu. Okej, okay, mamy listopad, więc w grudniu. No, 11 miesięcy. Dokładnie. Olga realizuje flipy razem ze swoim mężem Maciejem. Tak. Wspólnie flipujecie. I ile wam się udało kupić mieszkań? Może nie tyle, że obrócić, co kupić? Teraz będziemy kupować dziewiąte. Okej. Okay. Maciek przed chwilą mówił, że idzie dzisiaj jeszcze rozmawiać z panią dłużniczką i dziesiąte, tak? Miałeś? Możliwe, kto wie, możliwe. Okej, okay. No i cieszę się, że tak wam dobrze idzie. Byliśmy też na jednym mieszkaniu przed chwilą, także pokażemy je za chwilę. Natomiast powiedz mi, jaka była wasza, no, twoja historia, wejście w ogóle w ten biznes, w ogóle skąd pomysł i jak to się stało, że no, jesteś teraz po 9 transakcjach. Zaczęło to się wcześniej niż rok temu, właściwie jakoś tak półtora roku temu. Mieliśmy oboje mieszkania na wynajem, ja miałam swoje po prostu takie, które miało być moim zabezpieczeniem na przyszłość. Mhm. Natomiast Maciek wziął kredyt i kupił jedno na wynajem. Byliśmy oboje na etatach, no ale wiadomo, no, akurat i ja i mąż, no, nie byliśmy zadowoleni ze swoich etatów. Etat pochłaniał mnie bardzo, tak, bo miałam pracę zmianową. Co robiłeś? Wiesz co, ja skończyłam farmację i byłam farmaceutką w aptece. Okej, okay, jak moja siostra. Tak? Tak? No. No, trudne studia, gówniane pieniądze. Dokładnie tak. Najlepiej to ująłeś, nie wiedziałem, ale dokładnie tak jest, niestety. Tak jest i no, co tu dużo mówić, misja to nie wszystko. Trochę było mi szkoda na początku, ale tylko przez chwilę. Później zaczęliśmy wspólnie się zastanawiać, trochę osobno, trochę wspólnie, co można byłoby robić. Ja się zastanawiałam nad jakimś innym biznesem, myślałam, żeby otworzyć aptekę, ale jak zobaczyłam, jak to wygląda od kuchni, to... Jest coraz gorzej chyba na tym rynku, co nie? Coraz ciężej. Tak, a poza tym to bardzo pochłania. To bardzo pochłania. Masz pracę w niedzielę, w święta i tak dalej. Dokładnie tak, niedzielę, w święta i codziennie właściwie trzeba być w pogotowiu. Mhm. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to po pierwsze te wynajmy, ale... Szło jak szło, wiadomo, to nie tak. Są jakieś duże zwroty. Z wynajmu ciężko dorobić, tak? Ciężko zarobić na wynajmie. No, ciężko zarobić, znaczy, na wynajmie. Można zarobić, ale inaczej, milionerem się nie staniesz, żyjąc z czynszu. Dokładnie tak. Bardziej takie zabezpieczenie na przyszłość, albo taka inwestycja, jeżeli ktoś ma jakąś dobrą pracę i mu jest dobrze w tej pracy i chce swoje pieniądze zainwestować. To... Ulokować to tak. No, ja sam, tak. Wynajmuję mieszkania swoje, więc nie uważam, że sam wynajem jest zły. Oczywiście. Ale można powiedzieć, że to nie jest droga do bogactwa. No nie, to nie jest droga do jakichś większych pieniędzy. Mhm. No i wtedy w międzyczasie akurat mąż zostawił etat. A co Maciek właśnie robił? Pracował, w korporacji, tak? Tak, w korporacji takiej finansowej. A kim? On, nie wiem nawet dokładnie jak to się nazywa, ale on pracował w dziale product control i sprawdzał ludzi grających na giełdzie w Londynie. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Okay. Tak, on miał taką pracę, że po prostu każdego dnia trzeba było skończyć daną rzecz i nie było opcji, żeby wyjść na przykład. Mhm. Czyli czasami praca od rana do nocy. Więc niewiele się widzieliśmy w połączeniu z moją apteką czasami w soboty. I był pomysł tego wynajmu, mąż rzucił pracę. No i trafił na twoje filmiki. Trafił na twoje filmiki i mnie nimi zainteresował. Więc jeśli chodzi o to szkolenie, to byliśmy tam w sumie, ja byłam tak na ostatnią chwilę. Dosłownie dwa dni wcześniej zadzwoniliśmy, czy jeszcze są miejsca, bo stwierdziliśmy, że jak mamy to robić razem, to lepiej, żebyśmy razem się szkolili. No i tak się zaczęło. Okay. Cześć, mam na imię Olga, jesteśmy właśnie na południu Wrocławia. Stoimy przed kamienicą, w której kupiłam mieszkanie 70 metrów na pierwszym piętrze. Zapraszam! W tym mieszkaniu.
mieszkaniu. Fajne to mieszkanie takie. Nie wyremontowane jeszcze? Nie, nie. Jeszcze jest sporo pracy, ale już powoli widać koniec. Już wszystkie ściany są, tu już nawet są pomalowane w tym pokoju. Tutaj wcześniej była ściana. Ona była dokładnie w tym miejscu, także mieliśmy bardzo, bardzo ciasną kuchnię. Mieliśmy mały pokoik, tutaj też była ściana w tym miejscu. I oprócz tego były dwa pokoje, w tym jeden był naprawdę wielki. Ola, powiedz, jak kupiłaś to mieszkanie? To mieszkanie kupiłam przypadkiem. Pokazywałam akurat mieszkanie, które mam do sprzedaży, już było wykończone, pięknie wyremontowane, wyglądał jak pośrednik. Jak to zaczęliśmy rozmowę, co akurat robię, czym się zajmuję, i powiedział mi, że właśnie w tej chwili ma dobre mieszkanie i że z tego co wie, to właściciele są w stanie zejść w tym momencie 30 tysięcy z ceny i kiedy usłyszałam, jaka jest cena, stwierdziłam, że... Biorę. Dokładnie tak było, była szybka decyzja, dosłownie przyjechałam tutaj, tylko zobaczcie, jak to wygląda. Rok czasu stało i nikt się tym nie interesował, bo tutaj pierwotny układ nie był za dobry. Więc zmieni się układ i to będzie miało teraz ręce i nogi. Tak, będzie miało ręce i nogi i tu akurat stoimy w salonie, który będzie połączony z aneksem kuchennym. Tam gdzieś będzie kanapa stała, tutaj będzie telewizor na tej ścianie i kącik jeszcze jadalny się gdzieś zmieści, tutaj powinien się zmieścić stół, więc będzie to miało jak najbardziej ręce i nogi i myślę, że jakaś rodzina będzie tutaj na pewno zadowolona. Będzie szczęśliwa. Tak, będzie szczęśliwa, tym bardziej, że są trzy osobne pokoje, czy sypialnie, tak, więc no to nie jest takie częste czteropokoje w mieszkaniu. Maciej cię zainteresował, ale to on mnie wykalczył i to on się, tak, tym tematem? On się tym tematem bardziej zainteresował niż ja, początkowo, bo później to już oboje. Razem, to tak, już razem. Tak. No właśnie, wy działacie w takim tandemie z Maćkiem, tak, jakby się uzupełniacie. I powiedz mi, jak to jest pracować z mężem w własnej firmie i robić to, robić to razem? Czy to pomaga, czy wolelibyście to robić oddzielnie jednak? Bo ja sobie zawsze tego nie wyobrażam. Natomiast wiem, że pary sobie świetnie tak dają radę, się uzupełniają i to idzie do przodu jak rakieta. Tak, to znaczy my tutaj się bardzo dobrze uzupełniamy, ponieważ Maciek lubi remonty, też się zna na tym znacznie lepiej niż ja, też lepiej się dogaduje z ekipami, oczywiście ja też mam swój wkład. Natomiast on zajmuje się tym codziennie prawie, tak? A ja zajmuję się tą drugą stroną. Ja jestem bardziej od wyszukiwania może okazji, od rozmów większych z ludźmi, gdzieś spotkania z jakimiś pośrednikami, ale też właśnie oglądam mieszkania. Też wydaje mi się, że właśnie, co ciekawe, ta praca w aptece trochę mi dała takiego większego luzu w rozmowach z ludźmi i myślę, że dlatego ja się w tym lepiej Skoro najdę. Pytałaś się o drażliwe sprawy, to co, nie zapytasz się o długi? No dokładnie, no na przykład. Myślę, że rzeczywiście to mogło mi pomóc, ale bywa ciężko. Jest dobrze, bo możemy ze sobą razem tak przedyskutować pewne sprawy, pewne tematy. Mamy inne spojrzenia. Ja bym działała już teraz, już bym kupowała wszystko. Może nie wszystko, ale więcej. A Maciek tak chłodno bardziej analizuje, tak? Maciek więcej analizuje i tutaj jakby ja go czasami namawiam na tą odrobinę szaleństwa, a z kolei on mnie stopuje. Czasami potrzebujemy szerszej analizy, jeszcze przemyślmy to. Więc myślę, że dobrze się uzupełniamy. Super. Tak, ale wiadomo, czasami lepiej byłoby pójść na randkę, nie rozmawiając o nieruchomościach. Niestety w takim biznesie, jeżeli pracujemy razem, to jest to mało możliwe. Ale lepiej to, niż gdybyście mieli w ogóle nie chodzić na randki, tylko każdy pracuje od rana do wieczora w swojej firmie albo w swojej pracy, tak. I nie ma czasu na nic, naprawdę, ani już ochoty, bo już człowiek zmęczony jest, tak przynajmniej spędza czas życie razem. Dokładnie. I ono wam mija razem, tak? Masz rację, jest tak rzeczywiście, poza tym oboje wsiąknęliśmy w te nieruchomości, ja bardzo, bardzo ten temat mi się podoba i z chęcią bym go ciągnęła dalej, tak? Czyli nie tylko flipy, myślę tutaj nad... Szczególnie ja się tym teraz interesuję. Zaczęło się niewinnie od po prostu szukania czegoś dla siebie i jeszcze wtedy mieliśmy trochę inny pomysł na życie, ale ja wtedy jakby zaczęłam oglądać działki w internecie, tak? Wtedy oglądałam wszystko, co jest możliwe, domy, działki. Mnie to jakby bardziej pochłonęło, bardziej zainteresowało i myślę, że to też dobrze. Bo też
oczywiście u mnie na szkoleniu deweloperskim i też kolejne kroki chcę ci stawiać. To jest naturalna droga i rozwój flipera do tego, żeby wszedł w deweloperkę i żeby zaczął budować. I teraz pytanie jest takie, ty chyba moje zdanie znasz, natomiast chcielibyście zamienić biznes flipowy na deweloperski, czy robić jedno i drugie? Robić jedno i drugie. No tak myślałem. Robić jedno i drugie, tym bardziej jesteśmy we dwójkę. Jesteśmy we dwójkę i może rzeczywiście tutaj będzie nam trochę prościej, ale nawet jeżeli nie chodzi o to, że prościej we dwójkę, ale może jedna osoba bardziej będzie pochłonięta flipami, druga deweloperką. Albo technicznie Maciek może robić technicznie bardziej techniczne sprawy, a ty możesz kwestie czy tam dokumentowe, czy bardziej kwestie z ludźmi dogadywanie. Tak, jakieś analizy takie, no innego rodzaju powiedzmy, czy negocjacje, jak najbardziej. No, tak samo jak ja z Moniką też tak uzupełniamy, tak każdy ma inne spojrzenie i ja jestem osobą taką trochę, tak mi się wydaje, trochę jak ty, że taką bardziej, która woli mniej remonty, mniej techniczne sprawy, mniej analityczne. Natomiast jeżeli chodzi o decydowanie, to na przykład u nas jest tak, że to ja decyduję, to są moje pieniądze. I ja mam rolę takiego właśnie analizatora, mimo tego, że mam charakter totalnie odwrotny. To przyjąłem taką rolę w swoim biznesie, bo taką funkcję mam, że ja decyduję o tym, czy pieniądze wydam, czy nie wydam. I musiałem jakby się zamienić trochę i być takim sceptycznym, kimś, kto szuka problemu i w pewnym sensie czasami studzi emocje. I mimo tego, że ja jestem taką osobą, która raczej napędza do działania i szuka raczej korzyści i na siłę czasem chce zrobić biznes. Czasami trzeba się dostosować po prostu do danych okoliczności. No mnie też ciągnęło bardziej w takie analityczne, techniczne sprawy, tak, wcześniej jak najbardziej, no ale teraz jakby dostosowałam się też trochę do otoczenia. Jak się nie ma, co się lubi, tak? To się lubi, to się ma. To się robi, to się to trzeba. Dokładnie, tak. Ja wolę w prawo. Dobra. Dopiero tam byłem, także już tam nie chcę jechać. Okej, dobra. Ja pamiętam, że zobaczyłem was drugi raz po szkoleniu na zjeździe absolwentów w lutym. I pamiętam, że rozmawiałem z wami i wy mówiliście, słuchaj, zrobiliśmy po szkoleniu, zaraz po szkoleniu flipa, jeden do jednego, tak jak ty mówiłeś. Identycznie, ta sama historia, te same argumenty, ten sam problem i zrobiliśmy jeden do jednego. Czy możesz powiedzieć o tym mieszkaniu? Pierwszym, który kupiliście? Pierwszy, który kupiliśmy po szkoleniu, tak? Tak, tak, tak. Pierwszy, który kupiliśmy po szkoleniu, to akurat było przed licytacją. Czyli przed licytacją dodaliście do właścicielki, tak? Dokładnie tak. To mieszkanie miało być licytowane na licytacji komorniczej, no ale tak się nie stało, bo kupiliśmy je wcześniej. Okej, okay. No, jak wam się rozmawiało w tym moim schematem działania, myślenia w kontekście przekonania tej osoby, że warto z wami zrobić biznes? No właśnie, no mniej więcej tak jak jest na szkoleniu. To jest kwestia po prostu wytłumaczenia pewnych schematów, jak to wygląda. Muszę przyznać, że to nie trwało długo, takie przekonywanie, bo to nawet nie było przekonywanie, tylko bardziej rozmowa, tak, wytłumaczenie, co teraz się będzie działo, tak, z tym mieszkaniem, z tym człowiekiem, bo on no, nie zdaje sobie sprawy, tak naprawdę no, ludzie nie zdają sobie sprawy, myślą, że jakoś to będzie, tak. A że może nikt nie kupi, może będzie mógł dalej mieszkać, więc trzeba po prostu wytłumaczyć, jak to wygląda, no i zaproponowaliśmy cenę, tak, ta osoba się zgodziła na nią, to była cena uczciwa, więc tutaj wszyscy wyszli zadowoleni. Okej. Okej, okay, a gdzie robicie to za swój kapitał, tak? Już? Tak, to znaczy pierwszy kapitał był pożyczony, ale drugi kapitał, no właśnie, pochodził od mojego mieszkania, które miało być moim zabezpieczeniem na przyszłość, tym, który wynajmowałam. Okej. Okay. Więc ja je sprzedałam, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie szło, ale sprzedałam, bo stwierdziłam, że i tak w sumie wynajmuje mi się je średnio, chociaż była dobra lokalizacja, ale ja bardzo nie lubiłam tego bloku, były kiepskie rozkłady. Ja tam po prostu mieszkałam na studiach. Okay. Były kiepskie rozkłady i je sprzedałam. No ale to był bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. No okej, okay, ale też jeżeli chodzi o pieniądze, to też rozmawiałem z nami dzisiaj i powiedzieliśmy ci coś takiego, co też jest moim modelem i ja tak działałem długo,
że sprzedaliście swoje mieszkanie prywatne, gdzie mieliście zamrożone pieniądze, bo wolicie wynająć coś, znaczy od kogoś duży majątek za niewielki czynsz, za to macie pieniądze na swoje inwestycje i na swoje pomnożenie kapitału. Dokładnie tak jest. No jeżeli w takim mieście możemy albo kupić mieszkanie za 800 tysięcy, albo wynająć je za 4 tysiące i te 800 tysięcy przeznaczyć na coś innego. No, czy ten kredyt, tak, który mielibyśmy brać na to mieszkanie za 800 tysięcy, powiedzmy. Ta sama rata by kosztowała tam tak, koło piątki, nie? Dokładnie, tak. A tutaj jeszcze wkład własny zawsze jest potrzebny. No i my te pieniądze po prostu przeznaczamy na coś innego i... Lepiej je pomnożyć po prostu. Lepiej je pomnożyć jak najbardziej. Tutaj to jest też taka sprawa, że trudno to wytłumaczyć innym ludziom. Tak. I do tej pory słyszę... Nie chcesz mieć swojego, własnego? Tak, ale jak to? Przecież ja się wyprowadziłam specjalnie z wynajmowanego do swojego. Czy to ma sens? Czy nie stracicie na tym? I nadal do tej pory słyszę takie, takie pytania. Czy to jest dobry pomysł? Czy na pewno? Ale słuchaj, no... Nie trzeba do tego szukać. Ja mojej żony dalej nie jestem w stanie, mimo tego, że was przekonuję i wszystkich po kolei całą Polskę, to ja nie jestem w stanie mojej żony przekonać do tego, bo jednak czasem trzeba mieć, znaczy jest taka potrzeba w człowieku, szczególnie w Polakach, że tak. Potrzebują mieć coś własnego, coś swojego, z czego nikt nie wygoni. Dokładnie, Polak lubi mieć coś własnego. Tak, ale wy macie już swoje mieszkania, swoje inwestycje, bo ile teraz macie mieszkań mniej więcej w obrocie? W obrocie w tej chwili mamy... Albo zaklepanych i... Łącznie to będą 4 teraz naraz. No właśnie, tak. A to nie znaczy, że musicie mieć pieniądze na wszystkie, prawda? No dokładnie, to nie znaczy, że musimy mieć na wszystko pieniądze, na wszystkie jak najbardziej. Jeżeli o to chodzi, to nie jest tak, że trzeba mieć po prostu tą pulę ogromną pieniędzy. No i kupiliście za ile? Za 300? 320 tysięcy, okay. Tak. Więc trzeba... dobra cena, według mnie bardzo dobra. I jest szansa, że się sprzeda za około 500. No jest taka szansa. To nie jest tak, że przypadkiem jej znalazłeś, bo gdybyś nie miała tamtego mieszkania, nie byłabyś na rynku flipowym, to w przypadku byś nie kupiła tego. No dokładnie, nie wiedziałabym, że nawet takie mieszkanie istnieje, bo ono było gdzieś na stronie agencji. Zakopane i tak dalej. Tak, a ja bym powiedział coś innego, że jakbyś nie powiedziała fliperowi, co robisz, tylko byś tam ściemiała, że kupujesz tam nie na handel, to by ci pewnie tego też nie podsunął. To pośrednikowi. No, pośrednikowi, tak. Myślę, że nie podsunąłbym tego, bo tutaj zależało mi na tym, że postujesz jak najszybciej. Czyli otwartość zagrała i jasne karty. Albo dzisiaj byście stracili wszystkie pieniądze, czyli nazwijmy to, nie wiem, przegralibyście na giełdzie jednego dnia, tak, albo w kasynie, ale bylibyście, nie wiem, ciepły garnuszek u rodziców zagwarantowany, ale nie pieniądze, to wiedzielibyście, jak robić dalej flipy bez pieniędzy? Oczywiście. To co byś zrobiła pierwszy krok? Zaczęłabym szukać nieruchomości jako pierwszy krok. To byłbym pierwszy krok, szukać nieruchomości, czyli to, co robię do tej pory, tylko zamiast... jakby ją kupować za to, co mam, to po prostu szukałabym tego kapitału. Myślę, żeby się znalazł. Czyli inwestora, który by to kupił z tobą, tak. Albo pożyczył pieniądze, albo kupił, albo ją byś to sprzedała? Dokładnie, tym bardziej, że nawet teraz miałam już takie głosy od znajomych, że mają pieniądze i jakby mają swoje sprawy, swoje biznesy, etaty. I było pytanie, już padło, czy nie chcemy pożyczyć większej sumy pieniędzy i po prostu na procent. Bo wiemy, co z tym robić. No jasne. No okay. I właśnie wiadomo, że jak ktoś nie zrobił pierwszego flipa, to też nie będzie miał takich znajomych wielu, prawda, którzy wpychają mu pieniądze. No dokładnie. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto jak sprzedasz, kupisz coś bardzo tanio, to on to odkupi od ciebie też tanio, ale trochę drożej. Dokładnie. Bo dalej będzie tanio. Dobry pomysł zawsze się sprzeda. Tak. Ja tak uważam. Dobry pomysł, dobra nieruchomość zawsze się sprzeda. Zawsze znajdzie swojego inwestora. No dokładnie. No to cieszę się, że w sensie nie chcę ci tych twoich pieniędzy zabierać, ale jakby to jest najważniejsze, że jakby największy kapitał, który mamy, to jest w naszej głowie i wiedza i doświadczenie, tak, które nabyliśmy. Bo ja też myślę, żebym był w stanie robić pieniądze bez nich. No dokładnie, tym bardziej, że ile już było w historii, tak? Bankructw, ogromnych bankructw i nadal ci ludzie są gdzieś tam miliarderami, więc jak najbardziej się da. No, ja jeszcze nie zbankrutowałem ani razu. Na razie się trzymam. Tak? Na razie się trzymam. Nie robię żadnych ryzykownych ruchów tak naprawdę, żeby być blisko, albo na zasadzie nie gonię tak za pieniędzmi, żebym ryzykował to, co już zbudowałem do tej pory. Bo nie potrzebuję widzieć więcej już tak jakby, żeby.
nie wiem, jakiś, pytają mnie niektórzy, czy chcę wieżowce budować, wieżowce, jakieś drapacze chmur i pomniki sobie stawiać. Nie potrzebuję tego, tak? Mam wszystko do szczęścia, co mi potrzeba, więcej już przyrost pieniędzy nie daje więcej szczęścia. Dokładnie. Ja nawet widziałam taki artykuł, że chyba 180 tysięcy, 160 tysięcy w Polsce na osobę to jest granica bogactwa, poza którą już nie jesteśmy rocznie, nie jesteśmy bardziej szczęśliwi. Taka ciekawostka. Czyli tak naprawdę to wychodziło jakieś 15 tysięcy miesięcznie, tak? Dokładnie, tak. Więc tyle zarabiasz, tak na pewno więcej. Także tam kilkakrotnie, więc myślę, że na pewno jesteś zadowolony. Tak. Szczęśliwy. Tak, znaczy, no w sensie takim... Tak, materialnym. Materialnym to... Chociaż no, są miasta, gdzie te 15 tysięcy też nie robi wrażenia. No, to... no pewnie. Powiedz mi coś o tym mieszkaniu, które właśnie widzieliśmy przed chwilą, dobra? Jakie znaleźliście, jakby, jaki był tam problem? Znaleźliśmy je poprzez pośrednika, który akurat oglądał inne nasze mieszkanie, już na sprzedaż gotowe. I tak nawiązała się rozmowa, w której ten pośrednik mnie pytał po prostu, czy się tym zajmujemy, bo widział, że mieszkanie jest tak pięknie odremontowane, jest ładnie tam urządzone, powiedzmy, i zapytał mnie właśnie, dlaczego sprzedaję. To powiedziałam, że tym się zajmuję na co dzień, to jest moja praca. I tak powiedział mi, że w tym momencie mają mieszkanie właśnie inwestycyjne, tylko trzeba się oczywiście zdecydować w miarę szybko. To mieszkanie mają już od jakiegoś czasu, ale w tym momencie jakby już właściciele chcą bardzo sprzedać i ceny obniżają o 30 tysięcy sami z siebie. I to by się lampka zapaliła. Tak, lampka mi się zapaliła, tak, nikt tego nie chce, 30 tysięcy taniej, no ciekawe gdzie to jest. Okazało się, że jest na osiedlu, w którym kupiliśmy naszego pierwszego flipa. Tak, czyli już macie obcykane już. Tak, wiedzieliśmy mniej więcej co nas czeka, nie są to łatwe budynki. I tutaj problemem był głównie układ. Bardzo wąska łazienka, wąska kuchnia. I tak w sumie jeden duży pokój, ale nie połączony z kuchnią, tak trochę bez sensu. I jeszcze jeden, no i my to po prostu przerobiliśmy, tak? Zrobiliśmy cztery pokoje, w tym jeden jest salonem, tak? Czyli ale spokojnie mogły być cztery pokoje, tak. I jeszcze kuchnia oddzielna. Tak, 70 metrów, więc tak wszystko się fajnie zmieściło. Jak tylko zobaczyliśmy, że to jest to osiedle, to wiedzieliśmy, że będzie dobrze. A nie baliście się, że to mieszkanie jest duże, bo ja uważam, że ono jest duże, może być trochę gorzej płynne, tak. Przez to. Ale jest piętro niskie, tak? Jest niskie piętro, jest duże. Rzeczywiście normalnie byśmy nie spojrzeli na to mieszkanie, ale przez to, że my wiemy, że ta okolica jest naprawdę przyjemna dla rodzin z dziećmi. Więc 70 metrów dla rodzin z dziećmi, myślę, że idealnie. Tak. Więc tutaj tego się nie baliśmy. Też cena jakby po remoncie będzie atrakcyjna. Przynajmniej no, ja taką zakładam, że będzie atrakcyjna dla nabywcy, więc... A jaka to będzie atrakcyjna cena? Atrakcyjna cena, no... 500+. 500+, tak. No mniej więcej, powiedzmy. Okay. Okolice 500 tysięcy. Tak, za 70 metrów z dużą piwnicą, myślę, że jak najbardziej. W spokojnej okolicy, z tramwaj, wszystko. Piwnica to jest jeszcze takie drogie mieszkanie, tak naprawdę, tak, z oknami. Tak, 20 metrów. Wejście z parteru, więc... Ja bym się pokusił tak naprawdę, żeby tutaj sprzedać wizję jeszcze komuś, że ktoś tam jeszcze będzie trzymał ludzi. Jakąś pracownię można sobie urządzić, tak, jakieś takie biuro. Tam są tynki w tej piwnicy, czy jest tak surowo? Industrialnie. Industrialne biuro, tak? Tak, industrialnie jest, tak. Okay. Tak. Okay. Z zewnątrz budynek jest ocieplony. Powiedz mi, jak przebiega remont tego mieszkania? Mieliście problemy? Jakie tam były wyzwania? Wyzwania były duże, począwszy od, no, od tego układu, tak, od tej wąskiej łazienki. Po jeszcze jedną rzecz. W trakcie mieliśmy taki problem, że po prostu ekipa miała wypadek samochodowy. A i gość czy cała gość, ekipa? Gość z ekipy, ten główny dowodzący, czyli najważniejszy człowiek, miał wypadek samochodowy. I to sprawiło, że po prostu... No opóźniła się nam robota, tak? Później jeszcze pan miał, przez to, że ten pan nie pracował, to też mu zwolniło się część pracowników. Okej. Okay. Więc następny problem. A też nie chcieliśmy... A co was uratowało? W zasadzie po prostu stwierdziliśmy, że okej, poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę, tym bardziej, że człowiek wydawał się, powiedzmy, no, w
wydawał uczciwy. Się godny, nie, uczciwy, tak? Nie, no bo jeżeli coś jest losowego tak naprawdę, tak. No to można na zasadzie, dobra, no to przełknąć okay, poczekamy, to. Dokładnie. A jak losowe na zasadzie, ktoś mi się zwolnił, więc mam problem, tak? Tak. To już nie jest twój problem, bo zatrudniłaś firmę. Dokładnie. Ale Maciej też mi mówił, że umowa was uratowała, że mieliście umowę. Tak, mieliśmy umowę, dokładnie. I ona nas też tak jakby trochę uratowała z tego względu, że po prostu ten człowiek, no nie było tak, że on już nie wrócił. No czuł się zobowiązany oczywiście, tak, jakąś tam karą. No a poza tym, no, samą umową też czuł się związany, więc on kończy ten remont, już niedługo się kończy. No a poza tym ciężki remont w kamienicy, tak byle której ekipie, nie bardzo. No tak. Nie bardzo. Sąsiedzi się denerwują, bo remont się przedłuża, spółdzielnia się denerwuje, także jest trochę problemów. Nikt was tam nie będzie wspierał, to trzeba się z tym liczyć po prostu w tym No dokładnie, biznesie. Ja też mówię, że to jest jakby część naszej pracy. Gdzie się widzicie za parę lat? Jakby gdzie chcielibyście być? Jako partnerstwo takie biznesowe? No, jako partnerstwo biznesowe? Nie pytam o inne sprawy. Może inaczej. Mój mąż jest jakby jednocześnie moim wspólnikiem, więc po prostu analizując ja i mój wspólnik, gdzie będziemy? Tak, 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 tak. Gdzie będziemy? Mam nadzieję, że będziemy realizować już kolejną inwestycję deweloperską. Niedużą, tak, niedużą inwestycję deweloperską. Mam nadzieję, że będziemy ją albo zaczynać chociaż kolejną, albo już kończyć, także jak najbardziej. I o czym myślicie, o jakim typie zabudowy? Myślimy o zabudowie szeregowej. Myślimy o zabudowie szeregowej i teraz trwają poszukiwania dobrego działki. Gruntu, tak, dobrego gruntu, dobrej działki. I jak najbardziej, kiedy to nam tylko się zepnie, to będziemy działać. Okay. Więc jesteśmy na to już mentalnie przygotowani. I merytorycznie też. Merytorycznie, tak, już zaczęliśmy od Twoich szkoleń, ale jeszcze też chcę jeszcze, wiadomo, na własną rękę coś tam poszperać. Im więcej wiedzy, tym lepiej. Ale już ten wstęp mamy dość dobry, solidny. Teraz trzeba działać, bo jak teraz nie zaczniecie, to później będzie ciężej. Ja wiem, coraz trudniej. No. Coraz trudniej. To, wiesz, no tak, ja bym nie był zwolennikiem tego, żeby mówić, że jeszcze potrzebuję, bo nigdy nie mieliśmy wystarczająco dużo wiedzy, żeby wystartować. Tak, ale dlatego właśnie szukam już są. Szukaj działki. Są poszukiwania działki, więc nie tylko po prostu siedzę w domu i myślę, dobra, jeszcze muszę uwiedzić to. Nie, raczej szukam działki. Olga, dzięki w takim razie, że za czas poświęcony. Także trzymaj się i powodzenia. Dzięki. Dalej w biznesie. Piąteczka taka męska.